Strażacy ochotnicy z jednostki OSP Łazy mieli okazję gościć lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Grzegorza Alinowskiego. Wizytował on łazowską jednostkę w dniu, w którym odbywało się walne zebranie strażaków ochotników. Odwiedziliśmy Łazy przy okazji narady rocznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Panowie komendanci oraz wójt gminy Łuków zaprosili nas, aby pokazać potencjał strefy ekonomicznej oraz odwiedzić miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Porównujemy potencjał straży do zagrożeń miejscowych wynikających z obecności strefy, obecności przemysłu w strefie i będziemy rozmawiać, dyskutować o tych rzeczach. Po pierwsze, nasze wrażenia są takie, że rzeczywiście jednostka jest prężna, aczkolwiek jej wyposażenie w sprzęt jest dosyć niewielkie. Strażacy z Łazów zaprezentowali komendantowi wojewódzkiemu swoją gotowość i przeprowadzili ćwiczenia w podstrefie ekonomicznej. Jednak głównie chodziło im o rozpoczęcie rozmów w sprawie wpisania ich jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od jakiegoś czasu wspólnie z ruchami podjęliśmy taką decyzję, że musimy naszą jednostkę wziąć, przesunąć na troszkę wyższy poziom niż ten, w którym obecnie się znajdujemy, gdyż strefa tutaj w Łazach, jak się znajduje, dużo zakładów produkcyjnych zmusza nas do poczynienia pewnych kroków w przyszłość. No i myśmy chcieli troszkę się bardziej tutaj właśnie rozwinąć i chcieliśmy pokazać naszemu kierownictwu, raczej dowództwu w Straży Pożarnej, jak ta jednostka w Łazach funkcjonuje, jakie mamy wyposażenie i żeby nas wsparli w tych naszych pomysłach, które mają służyć właśnie poprawieniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz też i bezpieczeństwa pożarowego w miejscowości Łazy. Mieszkańców przybywa co roku, przybywa również przedsiębiorstw, które tutaj lokują swoje kapitały i my wręcz musimy podążać do przodu za tym trendem. Potrzebę wpisania jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego widzą też komendanci, zarówno komendant wojewódzki, jak i komendant powiatowy łukowskich strażaków. W gminie Łuków jest dwie jednostki wprowadzone do systemu ratowniczo-gaśniczego. Jest to jednostka OSP Dąbie, OSP Grędzówka. Jak najbardziej wcześniej czy później celowym będzie pomyślenie nad problemem wprowadzania jeszcze jednej jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie gminy Łuków. Rozwija się gmina Łuków. Widzimy, że jest podstrefa ekonomiczna, powstają zakłady pracy. Tam, gdzie wcześniej czy później, no, będziemy musieli zabezpieczać te tereny pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Po tej stronie, po wschodniej stronie Łukowa nie mamy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Gdyby udało się wpisać tą jednostkę w struktury systemu, byłoby to na pewno z korzyścią dla zabezpieczenia zarówno miasta Łuków, jak i gminy Łuków. Na pewno potrzeba trochę ruchów związanych z wyszkoleniem strażaków, związanych z liczebnością strażaków i również dosprzętowieniem. Łazy niech się starają, trzeba się doskonalić, trzeba podnosić kwalifikacje. Jak będą spełnione te wszystkie kryteria do włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pomyślimy nad tym, żeby tą jednostkę włączyć. Właśnie nawiązaliśmy już współpracę z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie i zachęciliśmy druhów, którzy mieszkają w miejscowości Łazy, żeby wstąpili w nasze szeregi i również chcieli zasilić naszą jednostkę swoimi osobami. Oni się do tej pory jeszcze nie wyrazili deklaracji, a dzisiaj na zebraniu, na walnym zebraniu widzę, że stawili się wszyscy i wszyscy chcą być włączeni w szeregi naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach. Wydaje mi się, że jeżeli nasi przełożeni zobaczą, że jest jednostka, która się prężnie rozwija, będzie chciała pewnie, nasi przełożeni będą chcieli pewnie nas doposażyć. Tak, ja mam taką nadzieję. Więc będziemy od dnia dzisiejszego próbowali przekonywać ich do tego, że warto w nas inwestować, że warto nam zawierzyć losy i mieszkańców, no i zakładów produkcyjnych, które się tutaj znajdują. Aby jednostka OSP Łazy mogła zostać wpisana w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
potrzebne jest wsparcie gminy. Na pewno będziemy się nad tym zastanawiać. Jest wiele przesłanek obiektywnych, które mówią o tym, że należałoby pomyśleć o rozszerzeniu systemu. Dzisiaj Dąbie i Gryzówka to jest zachód i północ. Z takiego logicznego punktu widzenia wydawałoby się, że należałoby jeszcze pomyśleć o utworzeniu jednostki w KSRG na wschodzie i na południu gminy, żeby mieć zabezpieczenie wszystkich stron. I myślę, że w tym kierunku będziemy zmierzać. Nie można i nie chcę tutaj absolutnie mówić, że na pewno OSP Łazy, czy na pewno jakaś inna jednostka. Będziemy się przyglądać, jeśli będą się, że tak powiem, sprawdzać, bo nie jest sztuką wpisać coś na papier i uzyskać akceptację. Sztuką jest wykazać się w działaniach. Będziemy obserwować i jeśli uznamy, że taka potrzeba jest, to zrobimy. Potrzeba niewątpliwie takowa jest, żeby tutaj gdzieś w tym rejonie powstała jednostka, chociażby nawet z racji nowych zakładów przemysłowych, które funkcjonują w strefie, więc będziemy rozmawiać na forum Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, argumenty za i przeciw dyskutować. Nie będzie to na zasadzie uznaniowości, tylko na zasadzie potrzeb. Do OSP Łazy oprócz lubelskiego komendanta wojewódzkiego przyjechał również zastępca komendanta wojewódzkiego, starszy brygadier Szczepan Goławski, komendant powiatowy starszy brygadier Tomasz Majewski i starszy kapitan Bogdan Dębowski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łukowie. W zebraniu brał również udział poseł Krzysztof Głuchowski. Pomysł, aby jednostka OSP Łazy została wpisana w krajowy system, jest bardzo ambitny. Być może uda się go zrealizować. Gdyby tak się stało, znacznie wzrosłoby jej znaczenie i możliwości.